W życiu przychodzą różne momenty. Nieraz jesteś naprawdę w głębokim gównie. Pamiętaj, zawsze musisz gnać po swoje cele. Pozdro. Syfu łatwo sparzyć się. Trzeba uważać na słowa, wybierz tak lub nie. Pakuj się, zanim zwariujesz. Tak tu jest, już tak tu jest. Dookoła pełno syfu, łatwo sparzyć się. Trzeba uważać na słowa, wybierz tak lub nie. Pakuj się, zanim zwariujesz. Tak tu jest, już tak tu jest. Życie dla ziomali, bo z rodziną to na pokaz. Stara dwie zmiany, gdy stary pod sklepem, łoi browary. Nocne dyżury, oddziały, by dzieci coś w końcu od życia dostały. Polepsze rozdziały, choć chleb im wystarcza i śmieję się z osiem gimbaziem. Że nie ma iPhone'a i markowych ciuchów, a brat ciągle chodzi na gazie. Nie spotkasz go w klasie, bo nie chce ich życia i raczej wybiera, że nosy piwnica. I takiego życia byś nie chciał opisać, bo coraz częściej paranoja dotyka. Padła nerwica i ciężko nawiązać mu kontakt. Marzy, by poznać jedyną, lecz ciężko rozmawiać bez lolka. To wszystko za mocno go wciąga i sam pewnie już byś się poddał. Lecz jeśli go skręcisz, nie zostawisz szansy, to obyś ty też więcej takiej nie dostał. Dookoła pełno syfu, łatwo sparzyć się. Trzeba uważać na słowa, wybierz tak lub nie. Pakuj się, zanim zwariujesz. Tak tu jest, już tak tu jest. Dookoła pełno syfu, łatwo sparzyć się. Trzeba uważać na słowa, wybierz tak lub nie. Pakuj się, zanim zwariujesz. Tak tu jest, już tak tu jest. Pamięta czasy bez chorych ambicji. Pamięta ludzi dla ludzi bez fikcji. Pamięta wszystko, co działo się dawniej. To jego czasy, tam czuło się fajniej. Pamięta wszystko i chciałby znów wrócić. Dać im możliwość bieg czasu odwrócić. Na krótką chwilę niech jeszcze zobaczy jej słowa od serca. Niech płyną dla taty, by móc tam wrócić i zobaczyć dawne czasy. Te chwile, w których żył, gdzie upadał wiele razy. Ciągłe nakazy, zakazy od tych z góry. Świat teraźniejszości czasem szarym i ponurym. Dookoła pełno syfu, łatwo sparzyć się. Trzeba uważać na słowa, wybierz tak lub nie. Pakuj się, zanim zwariujesz. Tak tu jest, już tak tu jest. Reasumując, Konopny Salon Fryzjerski to wyjątkowy pomysł na franczyzowy biznes, który jest w stanie oprzeć się pandemii,